Wiele z indiańskich legend opowiada o rozmaitych przybyszach z gwiazd, którzy wchodzili w interakcje z ludźmi, którzy żyli na terenach Stanów Zjednoczonych. Niektóre z opowieści o gwiezdnych ludziach idą nawet czasami o krok dalej i wprost sugerują, że ludzie zostali sprowadzeni na Ziemię przez te istoty, a nawet, że są ich potomkami. Wcale nie powiedziane, że właśnie z tych wierzeń indiańskich Joseph Smith, potem tworząc Mormonów, tak bardzo zainspirował się właśnie tymi innymi światami, które gdzieś tam rzekomo niby istnieją. W ogóle podstawowa wersja tej legendy zakłada, że nasi przodkowie zostali sprowadzeni na Ziemię w wielkich metalowych maszynach latających przez gwiezdnych ludzi. No i wspomniane mity wzbudziły szczególnie zainteresowanie u Ardi Sikiller Clerka. Jest to taki emerytowany profesor z Montana State University. Ona pochodzi z plemienia Cherokee i uważnie, dosyć uważnie ta osoba studiowała indiańskie historie o gwiezdnych ludziach i analizowała rozmaite podania, jakie się pojawiały na ten temat. No i w toku badań odkryła chociażby, że wielu Indian uważa, że ich dalecy przodkowie żyli na zimnej planecie, bardzo podobnej do Antarktydy. Dopiero za sprawą gwiezdnych ludzi zostali sprowadzeni w sumie na Ziemię. Historie na ten temat były przekazywane od tysiącleci i zapewne utraciły swój oryginalny wydźwięk. Jeden wspólny mianownik, który w ogóle łączy wszystkie te mity, to pewność, że gwiezdni ludzie nadal istnieją. Indianie Cherokee wspominają, że kiedy po raz pierwszy przybyli do południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, na długo po podróżach z gwiezdnymi ludźmi znaleźli wiele dobrze utrzymanych ogrodów, które zdawały się wyludnione. Okazało się, że ich właściciele zajmowali się nimi tylko nocą. No i ci tajemniczy ludzie byli mali, mieli niebieską skórę i duże czarne oczy, jak mówią podania z plemienia Cheroków. Promienie słoneczne były dla nich niebezpieczne, więc budowali swoje miasta pod ziemią i wychodzili z nich tylko nocą w świetle księżyca. Cheroki w ogóle nazywali te osoby księżycowymi ludźmi. Wiele niezależnych od siebie kultur, takich jakby, jak chociażby grecka, sumeryjska, irlandzka czy nawet egipska, stwierdzają wyraźnie, że bogowie zamieszkują wewnętrzne części Ziemi. No ale czy ta pewność może wynikać ze spotkań właśnie z tymi zagadkowymi istotami, które z biegiem lat były opisywane jako bogowie, czy też jako aniołowie? W przypadku Indian z ludu Hopi legendy przedstawiają ich jako tajemnicze, mrówkowo podobne istoty, które przemieszczały się za pomocą urządzeń przypominających latające talerze. Spotkania z gwiezdnymi ludźmi nie są zresztą wyłącznie prehistorycznym zjawiskiem, bo Clark Luther, Indianin mieszkający w rezerwacie w północnej Dakocie, sam opowiadał o swoim spotkaniu z gwiezdnymi ludźmi w 1951 roku. On mówił coś takiego. Pewnego wieczoru byłem nad jeziorem. Konie chodziły tam wieczorami, a ja chciałem zaprząc jedną z klaczy pasących się nad jeziorem i zabrać ją do stajni. Zbliżał się zmierzch. Nagle dostałem gęsiej skórki. Rozejrzałem się i zobaczyłem to. Nad wzgórzem na północ od mojej chaty pojawił się ogromny obiekt. Był mniej więcej wielkości pancernika. Usiadłem nad jeziorem i patrzyłem. Konie uciekły. Byłem samotny. Statek przeniósł się na środek jeziora i po prostu tam pozostał nieruchomy. Unosił się w powietrzu. W pewnym momencie wróciłem do chaty. Myślę, że wtedy mnie zobaczyli. Nagle zapaliło się światło i zostało skierowane prosto na mnie. Szedłem dalej. Nie wiedziałem, co mam robić. Kiedy wróciłem do domu, wszedłem do środka. Poszedłem do sypialni, aby wyjrzeć przez okno i wtedy ich zobaczyłem. Dwoje z nich byli w mojej sypialni. Zatrzymałem się, zamarłem, kiedy ich zobaczyłem. Spojrzeli na mnie i wydawali się równie zaskoczeni jak ja. Ich wysokość wynosiła ponad 2 metry. Ubrani byli w jasne mundury, które świeciły, gdy padało na nich światło statku. Zacząłem się cofać i w stronę drzwi i powiedzieli mi, że nie zrobią mi krzywdy. Szukali czegoś. Kiedy zapytałem ich, czego szukają, odpowiedzieli, że nie rozumiałem, co mówią. Powiedzieli mi, żebym się nie bał, a ja się nie bałem, powiedział Luther. Właściwie zachowywali się tak, jakbym w ogóle nie był w pokoju. Przybysze kontynuowali poszukiwanie, nie zwracając na mnie uwagi. Obcy mieli również niezwykłe urządzenie, które wyglądało jak laska,
na której migały światła. Trzymali ją i prowadzili po pokoju. Patyk musiał do nich mówić, ponieważ gdy skierowali go we wszystkie kierunki, wydawali się być zadowoleni, że nie mam tego, czego szukają. Włożyli przedmioty do kabury i wrócili następnie na swój statek. Zanim statek wystartował, zatrzymał się i zawisł nad miejscem, w którym kiedyś mieszkała rodzina Indian, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Pojazd utrzymywał się nad tym miejscem przez około 30-40 minut. Statek kosmiczny po prostu tam wisiał, potem nagle podniósł się i zniknął. No, w sumie nie sposób ocenić, czy legendy Indian i opowieści osób, które twierdzą, że widziały gwiezdnych ludzi, są jedynie takim poetyckim wyolbrzymieniem czy podaniem opisującym wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. Sęk w tym, że podczas gdy Indianie powołują się na tysiącletnie legendy, ich weryfikacja jest w zasadzie niewykonalna. Fakt, iż pokrywają się one z innymi mitami znanymi na świecie oraz zdają się opisywać niemal idealnie dzisiejszy fenomen UFO, może być zarówno problemem w interpretacji, jak i dowodem na dawno skrywaną wiedzę o historii jakiegoś innego rodzaju ludzkiego.